Oregano, czyli ziele lebiodki, to nie tylko znana przyprawa, ale przede wszystkim ceniony surowiec leczniczy. Dzięki zawartości olejków eterycznych, między innymi tymol, karwakrol czy limonen, działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, a także przeciwpasożytniczo. Możesz go użyć przy pierwszych objawach infekcji, podczas grypy, przeziębienia, podczas kataru, rozrzedzi wydzielinę, zadziała przy zapaleniu zatok, a także zadziała wykrztuśnie przy zapaleniu oskrzeli. Poza tym wspiera trawienie, wspomaga wydzielanie żółci oraz zmniejsza wzdęcia i gazy. Ten naturalny antybiotyk warto mieć na swoim parapecie lub w swoim ogródku. Oregano działa na szerokie spektrum bakterii, m.in. na Escherichia coli, Enterobacter, Listeria monocytogenes czy Staphylococcus aureus. Aby wykonać napar, jedną łyżkę świeżego ziela lebiodki lub jedną łyżeczkę suszonego zalej wrzątkiem i pasz pod przykryciem około 20 minut. Taki napar pij od 1 do 3 razy dziennie przed posiłkami. Nie pij naparu z oregano tuż przed pójściem spać z uwagi na to, że działa on wykrztuśnie. Wielu naturoterapeutów zaleca swoim pacjentom olejek z oregano, który jest silną bronią, jednak stosowany w zbyt dużych dawkach lub przez długi czas może podrażniać błonę śluzową żołądka. Kapsułki Claudyna Hebda Aroma Caps z olejkiem oregano oraz olejkiem cytrynowym i witaminą D3 zawierają pełnię naturalnych związków, ale w rozsądnej dawce nie drażniąc błony śluzowej żołądka, dzięki czemu są łagodne, ale skuteczne.